Około drugiej w nocy stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego Państwa Straży Pożarnej w Łomży otrzymało informację o pożarze drewnianego budynku hotelowego w miejscowości Kisielnica. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że płonie wspomniany budynek przyległą wiatą. Ogólna powierzchnia pożaru 410 m2. Budynek drewniany z zagospodarowanym poddaszem, kryty blachodachówką. W momencie dojazdu do akcji pierwszych jednostek cały obiekt był objęty pożarem. Najważniejsza informacja, że w trakcie zdarzenia nikt nie ucierpiał, mimo tego, że w budynku w momencie powstania pożaru przebywało 5 osób. Wszystkie bezpiecznie opuściły obiekt o własnych siłach, nie wymagały udzielania pomocy medycznej. Zostały te osoby zakwaterowane w sąsiednim budynku należącym do właściciela tych obiektów. W działaniach brało udział po 50 strażaków, 16 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Brały udział również jednostki spoza województwa podlaskiego, cysterna z Ostrołęki konkretnie. W trakcie prowadzenia działań częściowo był utrudniony ruch na drodze 61 z uwagi na to, że część pojazdów biorących waski zajmowała jeden pas ruchu. Przez pewien okres ruch odbywał się wahadłowo. Istniała konieczność odcięcia prądu od płonącego obiektu z uwagi na zagrożenie przy prowadzeniu działań. W tej chwili trwają jeszcze prace rozbiórkowe, wygaszanie zarzewi ognia. To była konstrukcja budynku drewniana i wypełnienie poddasza materiałami izolacyjnymi, więc istnieje konieczność dotarcia do tych zakątków, gdzie tam jeszcze mógł się ogień ukryć. Także akcja, myślę, że potrwa jeszcze kilka godzin do godzin południowych, może wczesnych popołudniowych.